Kochani, nie jesteśmy w stanie przecenić wartości Bożego Słowa. Diabeł jest sprytny. Odbiera ludziom Boże Słowo i, jak Pismo Święte mówi, daje ludziom różne ceremonie, obrzędy, taki teatr religijny tylko po to, aby ludzie nie poznali Chrystusa w słowie Jego. Kochani, już na samym początku świata jest napisane, że Bóg stworzył niebiosa i ziemię. Czym stworzył? Jest napisane, nie ze świata zjawisk to powstało, lecz zostało stworzone Słowem Boga. A więc jest to bardzo ważne. Zobaczcie, jest napisane w Piśmie Świętym, że kiedy Bóg skierował swoje Słowo do Marii, Matki Jezusa, według ciała, to co widzimy, Słowo ciałem się stało i zamieszkało w niej. I tak z nami jest, jeśli uwierzysz... W Słowo Bożemu, jeśli Bóg przemówi do Twojego serca, tak jak jest napisane dzisiaj, jeśli jego głos słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, to doświadczycie przez wiarę, że Chrystus tym słowem wypełni wasze życie, a kiedy będzie to słowo już w Waszych ustach i będziecie gotowi wyznać to, odpowiedzieć na to słowo, będziecie zbawieni. Ponieważ Pismo Święte mówi, że sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Piękne. Szatan, który jest zawsze spryciarzem i tutaj muszę go docenić, że zna swoje rzemiosło, ale Pan Jezus na to przyszedł, aby zniweczyć dzieła diabelskie, więc nie przeceniajmy też diabła, bo jest coś, czego przecenić nie możemy. To jest wartość ofiary Chrystusa, przez którą Pan nas zbawił. Znowu niedocenianie przeciwnika jest też rzeczą niedobrą, dlatego że wtedy nie jesteśmy przygotowani na jego ataki. Widzimy to już na samym początku Pisma Świętego. Było dwóch braci, Kain i Abel. Jeden uchwycił się Słowa Bożego i według tego Słowa Bożego złożył ofiarę miłą Bogu w postaci baranka i został usprawiedliwiony. Kain natomiast Słowo Boże miał za nic, ale był człowiekiem religijnym. I czytamy, że on też złożył ofiarę. Problem tylko polegał na tym, że ta ofiara nie była zgodna z Bożym Słowem, nie była po myśli Pana Boga, bo... Bez rzania krwi nie ma odpuszczenia, a on złożył ofiarę bezkrwawą, złożoną ze swoich płodów rolnych. A więc własne uczynki stawiam wyżej niż wartość tej ofiary. I kiedy zabił swojego brata, czytamy w Bożym Słowie, że przychodzi do Boga i wyraża to, co ma w swoim sercu: moje przestępstwo jest większe niż ofiara. I niestety w tych wszystkich kainickich wyznaniach, gdzie mowa jest o tym, że człowiek chce przez uczynki być zbawiony, tak jak kain, on nie wierzy w wartość ofiary. Ofiary Chrystusa, która jedynie zbawia. Widzimy na przykład na Golgocie pewien człowiek, który złożyczył Jezusowi, kiedy ciemność oległa całą ziemię, przestraszył się, że za chwilę stanie przed Bogiem. I to był dobry strach, dlatego że on wskazał, na pewno rzecz, czy umiesz odpowiedzieć na to pytanie, co stanie się z tobą, kiedy staniesz przed Bogiem? Ten człowiek zdał sobie sprawę, wejrzał w siebie, zobaczył, że jest grzesznym człowiekiem. Nie, nie, on nie posiada własnej sprawiedliwości. Po drugiej stronie ta własna sprawiedliwość drugiego łotra, nie pozwoliła mu się zwrócić do Pana Jezusa. On wisiał na krzyżu, był grzeszny, ale uważał, że przecież. Ma też dużo tak dobrych rzeczy popełnionych w swoim życiu, że te dobre rzeczy przemówią za nim. Potem zwracał się do kapłanów, trzymał z nimi. To jest poważny problem, dlatego że ten człowiek, który wejrzał w siebie, spojrzał też na Jezusa. I chociaż już nie widział go, bo była ciemność, która zaległa całą ziemię, słyszał słowa, które pan Jezus z krzyża wypowiadał. I on zwrócił się do Pana Jezusa. Panie, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa Swego. Przedtem zanim to powiedział, wyznawał Bogu swoje grzechy, słuszno ponosimy karę. Tak, Bóg, który zna nasze serca, wie, co jest w tym sercu. I błogosławieństwem przebaczenia jest to, jak mówi. Ewangelia Mateusza, błogosławieni czystego serca, bowiem oni Boga oglądać będą. W jaki sposób może mieć oczyszczone serce? Jedynie krew Pana Jezusa, tej cudownej ofiary, którą on złożył na Golgocie, przez wiarę może tego dokonać. Zobaczcie, mamy następnych dwóch ludzi. Weźmy Judasza, weźmy Piotra. Piotr zaparł się Pana, Judasz go sprzedał, obydwa zgrzeszyli, nawet. Mieli problem ze swoją winą, co z nią zrobić. Judasz poszedł do kapłanów, dał im pieniądze, módlcie się za mnie, złóżcie ofiarę. Ale okazało się, że ani ich modlitwa, ani złożona przez nich ofiara nie oczyściła serca Judasza. Skończył na stryczku, Wyko osądził samego siebie, potępił samego siebie i sam na sobie wypełnił sprawiedliwość. Tragiczna rzecz. Pani Jezus powiedział tym człowieku lepiej, żeby się taki nie urodził. Co dokuczało Judaszowi? Własna sprawiedliwość, która nie pozwoliła zaufać ofierze Chrystusa, ale ufał własnej sprawiedliwości i skończył tragicznie. Natomiast Piotr, kiedy zabrał się Pana Jezusa, wtedy Pan Jezus spojrzał na Niego. Pan Jezus. Nie spojrzałem na niego wzrokiem potępienia, ale wzrokiem pełnym miłości, który przypomniał mu też: Mówiłem Piotrze, nie buduj na sobie, nie buduj na własnej sprawiedliwości. Czy ty nie mówiłeś, czy on nie mówił? Wszyscy, choćby cię opuścili, ja jeden pójdę na śmierć za ciebie. Stało się? Niestety, nie możemy budować naszego duchowego życia, naszego zbawienia na naszej własnej sprawiedliwości i na sobie samych, lecz tylko na Chrystusie i sprawiedliwości, która płynie z Golgoty. Kochani, taki króciutki wstęp. Proszę, abyśmy otworzyli list do Rzymia, 10 rozdział. Przeczytamy ten rozdział. Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga... Zmierzają ku zbawieniu Izraela. Daj im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Albowiem końcem zakonu mojżeszowego jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Tak bowiem możesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu. Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie. A usprawiedliwienie, które jest z wiary, tak mówi, nie mów w sercu swym, kto wstąpi do nieba. To znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół. Albo kto wstąpi do otchłani to znaczy, aby Chrystusa wywieźć z martwy w górę. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest słowo, w ustach Twoich, w sercu Twoim to znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyzna, że Jezus jest Panem i uwierzy w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, to wzywa imienia pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli. A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? A jak napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny? Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie, mówi bowiem Izajasz, Panie. Któż uwierzył w zwiastowaniu naszemu. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Ale mówię, czy nie słyszeli, ależ tak, po całej ziemi rozległ się ich głos, a słowa ich dotarły, aż do krańców ziemi. Ale mówię, czy Izrael nie zrozumiał, jako pierwszy możesz powiada przez naród, który nie jest narodem, wzbudzę w was zawiść, przez naród nierozumny, przeprowadzę was do gniewu. A Izajasz wadzi się nawet powiedzieć, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. A do Izraela powiada, cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, naszym pragnieniem jest, tak jak tutaj za apostołem Pawłem, trafić z Ewangelią do ludzi, którzy tej Ewangelii nie znają. Pismo Święte mówi, że Piotr, tak samo jak i Paweł, mieli na sercu położone zbawienie Izraela. Dlaczego musieli się modlić, jak dotrzeć do tych ludzi? No właśnie. Problem polega na tym, że dzisiaj w tym dzisiejszym świecie nie brakuje nam ludzi religijnych. Wierzcie mi, ja spotykam na swojej drodze bardzo wielu ludzi religijnych, bardzo ludzi gorliwych na Chrystusa, oddanych całkowicie. Ale jest jeden problem w tym oddaniu. Apostoł Paweł mówi: macie gorliwość, ale nierozsądną. To jest poważna rzecz. Apostoł Paweł nigdy nie atakował żadnych kościołów, żadnych religii, nie. On nie atakował dlatego, że religia jest pragnieniem człowieka do poznania Boga. Tylko że przez religię nie można poznać Boga, to tak jak Powiedzmy, zamiatasz miotło my chciałabyś poznać stolarza przez to, który to miotło zrobił. Nie ma możliwości takiej. Przez religię nie poznamy Boga. Religia to zbiór takich zasad, taki parawan. Owszem, On odgradza nas od świata, daje nam jakieś zasady, to dobrze. Ale nie ma w tym Boga. My musimy poznać żywego, prawdziwego Boga który nam się objawił w Chrystusie Jezusie. I to jest bardzo ważne, przed na tę ziemię umarł za nasze grzechy, wstąpił do nieba. Jak teraz możemy go poznać? Kochani, w dzisiejszym świecie, szczególnie w dobie internetu, zobaczcie, jak wielu dzisiaj ludzi atakuje różne kościoły, różne wyznania, prawda, różne religie. Czy Bóg nas do tego posłał, żebyśmy powiedzieli, że jesteśmy lepsi? Niech, maciej siostry, nie powinniśmy tego robić, ale powinniśmy się o tych ludzi modlić, bo ci ludzie przez swoją postawę pokazują, że są gorliwi tylko niestety nierozsądnie, nie znają Boga. Nas nie łączy wspólny wróg. Nas nie łączy jakiś stosunek negatywny do innych ludzi. Nas łączy Jezus Chrystus. I dlatego przemawiamy w imieniu Pana Jezusa, aby ludzie. Którzy w niego uwierzą, aby on dołączyli się do Chrystusa, bo my jesteśmy też z nim. Wspólnota, którą tu tworzymy, to jest dopiero druga rzecz, która jest ważna, bo tu musimy wzrastać, poznajemy słowo, rozwijamy się. Ale bez Chrystusa to nam nic nie pomoże. I dlatego na pierwszym miejscu my głosimy Chrystusa, bo w żadnym kościele, w żadnym zboże, w żadnej religii nie ma zbawienia, dlatego że jest jedynie zbawienie w Jezusie Chrystusie. Nie ma. Poza Chrystusem zbawienia. Dlatego my głoszymy Chrystusa, a nie lepszy religię, lepszą, lepsze wyznanie, czy jakiś lepszy kierunek teologiczny. Nie, my zwiastujemy Chrystusa. Dlatego nie jesteśmy krytykantami, ale staramy się uświadomić ludzi, wskazując im na prawdę, która prowadzi do zbawienia. A tą prawdą jest jestem. Droga, prawda i życie Pan Jezus powiedział: nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Tak jest, tylko Chrystusa dzieło odkupienia jest drogą do Boga i nie ma innej drogi. Oczywiście są tak zwane ścieżki religijne. One wyrażają, jak powiedziałem, głód Boga, pragnienie Boga, ale to nie wystarczy. Apostoł Paweł w swojej gorliwości mordował ludzi kościoła. Nie znał Chrystusa. Był gorliwy? Był. Wierzył w Boga? Wierzył. Był wierny, zasadą swojej religii był. Ale niestety miał też gorliwość do Boga nierozsądną. Kiedy apostoł Paweł był w Atenach i widział Bożków tak wiele, że kochani, można by powiedzieć, że było to kiedyś takie przyszłości dotyczące świata antycznego, czyli świata greckiego, że łatwiej, łatwiej na przykład w Atenach było spotkać posąg, czyli Boga, niż Człowieka. Tak wiele. Ktoś kiedyś obliczył, że tych figur, obrazów i tym podobnych rzeźb i tym wyrażających bóstwa było ponad 30 tysięcy w jednym mieście. Dlatego to przysłowie mówi: w Atenach łatwiej spotkać Boga, tak samo jak w Efezie, niż człowieka. I Paweł obruszał się tym wszystkim. Jak można prawdziwego Boga przedstawiać w taki sposób? Jak można się modlić do tych martwych figur, do martwych bóstw? On się tym obruszał. Ale kiedy już doszło do tego, że musiał przemówić do ateńczyków, to nie mówił, nie mówił, że a co, oni są głupi, nie mają rozumu. Tylko co mówił? Mówi tak. Mężowie ateńscy Widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Co mówi? Ludzie, to wszystko, co ja tu widzę, czym ja się obruszam, tym całym waszym bawofalstwem, można by tak powiedzieć, to co? Widzę w tym gorące pragnienie szukania Boga. Wy chcecie być blisko Boga. A dalej mówi tak. Przechodząc bowiem, oglądałem wasze świętości, wasze, nie moje Znalazłem też ołtarz, na którym napisano Nieznanemu Bogu. Czcili Boga, ale Paweł mówi O tu stoczicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Wiecie, kochani, można mieć wspaniałą religię, można mieć 30 tysięcy posągów, jeszcze ileś tam obrazów, ale nie znać Boga. I to jest bardzo ważna rzecz. To, to świadczyło o tym, że ci ludzie są pobożni, tylko że nie znają Boga. A jeśli my Go znamy, to nie powinniśmy ludziom zabrać posągów, że ani jednego obrazu, tylko powinniśmy co? Dać ludziom Chrystusa. A oni, gdy poznają prawdziwego Chrystusa, to zamienią te martwe bożki i te martwe wizerunki na obraz prawdziwego Boga. A Panu za to. I to jest nasza rzecz. Nie wytykanie błędów, nie pokazywanie, że jesteśmy lepsi. Ale pokazanie Chrystusa, który oświeca każdego człowieka i który sprawia, że jak Chrystus wejdzie w twoje życie, to całe życie się twoje musi zmienić. Ono już nie pozostaje takie same. Tak, to jest bardzo ważne. Po niektórych ludziach, którzy odwiedzili na przykład niektóre miejsca, to tak, tu był Napoleon, tu nas odwiedził jakiś wielki, ważny człowiek, tablica wmurowana. A tu jest coś zupełnie innego. Jeśli Chrystus w twoje życie wejdzie, to już nie wejdzie. I to życie całkowicie przemieni, dostosuje do swojego charakteru, do swojej osoby. Dlatego to jest bardzo ważne. Nam chodzi o Chrystusa, a nie o nową religię, nową ideę jakoś. Bo Chrystus tylko zmienia, Chrystus tylko zbawia. Idea to nie balon, że się uchwycimy i polecimy do nieba. Chrystus jedynie z drogą prawdą i życiem. I inną drogą nie możemy pójść, kochani. Nawet liczyć na to nie możemy, że pójdziemy. A więc dlatego tak bardzo ważny jest ten list do Rzymian, o którym apostoł Paweł mówi wyraźnie, na czym polega to cudowne, wspaniałe zbawienie. I mówi tak, nie znają usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłują ustanowić. No i to jest bardzo ważne, ponieważ Pismo Święte mówi, że ludzie usunęli usprawiedliwienie Chrystusie, a no, ustanowili różne religie, które niby mają do tego Boga doprowadzić. To jest droga do... Donikąd, ona prowadzi do nikąd. A dlaczego? Bo własne usprawiedliwienie zawsze oparte jest na uczynkach, zasługach. Nie jestem taki zły, własna sprawiedliwość, chociaż grzeszny. Natomiast tutaj mamy coś zupełnie innego, prawda? Mamy drogę nie przez uczynki, lecz przez wiarę w Pana Jezusa, która sprawia, że krew Jego oczyściła nas od wszelkiego grzechu. I że dzisiaj, jestem pisane podporządkowaliśmy się usprawiedliwieniu Bożemu, które wyje z wiary. Czyli przyjmiemy Boży przyjęliśmy Boże punkt widzenia. Przyjęliśmy Boże stanowisko w tej sprawie, że nie usprawiedliwiają własne uczynki, ani żadna religia, lecz wiara Jezusa Chrystusa. Co uczynił Łot na krzyżu, żeby być zbawionym? Uwierzył. Jedyną rzecz zrobił. Uwierzył, że ofiara Chrystusa gładzi jego grzechy. Zwyciężył? Tak. Bo to, co zwyciężyło świat i grzech, to jest wiara nasza. Następna rzecz tutaj Paweł rozważa taką historię. Młodzież mówi w ten sposób: kto wypełni zakon, przezeń żyć będzie. Dlatego tam, gdzie był zakon, i ludzie się tego zakonu trzymali, zakon był przewodnikiem do Chrystusa. A skoro Chrystus nie był jeszcze objawiony, to Pan powiedział: kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I taki mamy przykład. Czy Łot wytrwał do końca? Oczywiście. I co się stało? Łot poszedł do krainy umarłych. Do tej samej krainy umarłych, do której przyszedł Chrystus i ogłosił triumf swój, zwyciężyłem. A potem wziął tych wszystkich ludzi, którzy w niego zaufali, łącznie z Łotrem i zaprowadził do raju Bożego, do trzeciego nieba. Dlatego spełniło się słowo, którym powiedział: Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. A więc on tam był chwilę, a potem był trzy dni w raju Bożym, tam gdzie są wszyscy zbawieni ludzie. I to się po prostu wypełniło, prawda? To się stało, ale trzeba powiedzieć szczerze, że wytrwał do końca, został zbawiony. Natomiast usprawiedliwienie, które my dzisiaj mamy, Pismo Święte mówi, Albowiem łaską zbawieni jesteście, i to nie z Was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Nie na końcu zakonu, tylko w momencie przyjęcia daru łaski i zbawienia. To są takie bardzo ważne cztery elementy. Pierwsze: Jesteś zgubionym grzesznikiem, nie masz własnej sprawiedliwości, nie polegasz na niej. Potrzebujesz czegoś więcej potrzebujesz ofiary Chrystusa. Druga rzecz. Sprzecz nas z przyjętą religią, tu i tam. Jaka? Zbawienie jest darem Bożym i nie masz nic, abyś mógł za to zapłacić. Następna rzecz kto daje to zbawienie? Chrystus. Bo On powiedział na krzyżu wykonało się. I dlatego ty musisz zrobić jedną rzecz. Musisz przyjść do Chrystusa wiarą, że On zbawia. Wiarą w tą skuteczność tej ofiary. I czwarta rzecz to jest Boża odpowiedź. Odpowiedź Chrystusa, którą nazywamy Nowym Narodzeniem. Nowo Narodzenie nie jest z człowieka, Nowo Narodzenie jest z Boga. Jest to Boża odpowiedź na naszą wiarę, którą Bóg zbudził w naszych sercach przez Ducha Świętego. I Słowo Boże. Piękne. A więc pójdźmy dalej w tym kierunku. Teraz, jakie są przeszkody? Zobaczcie, ludzie mówią w ten sposób. Jeśli Chrystus jest w niebie, niech nam się tu objawi. I to jest problem. Zobaczcie, w wielu religiach opiera się, w, opiera się wiara na objawieniach, prawda? A Mahomet widział objawiającego się anioła, no stworzył nową religię zwane, zwaną islamem, tak? Józef Smith widział trzech aniołów, przypisał im większą rangę niż aniołom i powstała jakaś religijna grupa zwana Mormonami, prawda? Potem objawia się jakiś następny ktoś tam i tak dalej. A więc religie, które się mm, zaczynają od różnych objawień. I tam słowo Boże nie ma znaczenia. Dlatego, że znaczenie ma objawienie, czyli doznania, jakieś mistyczne doznania, są ważniejsze niż Boże słowo. Następna rzecz. Niektórzy wierzą, że ktoś z umarłych musi przyjść. Pamiętacie? Ojcze Abrahamie, pośli. <grych> Poślij łazarza, niech przemówi do tych, którzy tu żyją. Pan mówi: Nie. Bóg nie przemawia przez umarłych. My nie obcujemy z umarłymi. My nie oddajemy czci umarłych. My umarłych nie zaprzągamy do pośrednictwa z Bogiem, ponieważ jedynym pośrednikiem między Bogiem a nami jest Chrystus Jezus. To jest chyba proste. W związku z tym nie opieramy naszej wiary na objawieniu z góry, ani objawieniu z dołu. Tylko na czym opieramy naszą wiarę? Poszukajcie, sam Paweł o tym mówi. Co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest słowo, w ustach Twoich, w sercu Twoim, to znaczy słowo, które głosimy. Kochani, żeby Słowo Boże było w naszych ustach, to musi najpierw wypełnić naszego wewnętrznego człowieka, nasze serce. Dlaczego? Bo Pismo Święte mówi, z obfitości serca mówią usta. I ludzie, którzy nie znają Chrystusa, to mówią o jakichś objawieniach, przekonaniach, o swojej dobroci. A my? A my głosimy Chrystusa. Dlaczego? Bo Chrystus wypełnił nasze serca. On jest naszym usprawiedliwieniem. On jest skałą naszego zbawienia. Na nim zbudowaliśmy i na jego dziele nasze zbawienie. I dlatego w naszych ustach jest Chrystus. Nie ma innej drogi usprawiedliwienia. Dlatego jeśli człowiek jest pełen słowa, przez które Bóg do niego przemówił i przekonał go, że on jest zgubionym grzesznikiem. Jak już powiedziałem, że zbawienie jest darem łaski Bożej, że zbawienie daje tylko Pan Jezus i przez niego jedynie można być zbawiony, to pismo święte mówi: W tym momencie powinieneś swoimi ustami wyznać to, o czym Bóg Cię przekonał. I wtedy jest napisane: Jeśli uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, a ustami wyznasz, zbawiony będziesz. Widzicie, kochani? Człowiek jest pełen słowa, to słowo wchodzi w jego usta, człowiek wyznaje Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem i Bóg odpowiada na to, że daje takiemu człowiekowi zbawienie. Mówi, zbawiony będziesz. Albo im sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. A więc jest to bardzo ważne. Zobaczcie, dalej jest napisane, ale jak mogą uwierzyć? Jak mogą zamienić religię na prawdziwą wiarę? Jeśli nie ma tego, który zwiastuje. Otóż, bracia i siostry, wypełniło się to słowo. Zobaczcie. Ale co mówię? Czy nie słyszeli? Ależ tak, po całej ziemi rozległ się głos, a słowa ich dotarły dzięki internetowi aż do krańców ziemi. Dodałem. Czyż nieprawdą jest, że dzisiaj każdy człowiek, nawet w buszu, może otworzyć komórkę, to dziwne, prawda? Tam ludzie niby uciekają z takich terenów, gdzie już tam, tam uuu, albo coś innego jest, a oni wszyscy z smartfonami są, so. niektórzy na tajfony mają, prawda? I to jest prosta sprawa wchłodzimy, cyk, cyk, już mamy co chcemy. W dzisiejszych czasach Ewangelia dotarła już po krańce ziemi i człowiek, który szuka Boga prawdziwie i szczerze, to tego Boga znajdzie. I na przykład wielu z nas, którzy tutaj są, to tylko dlatego, że przez internet usłyszeli Ewangelię i tu się znaleźli. Dziękujemy Bogu za to. Pan Bóg wy, wy, wykorzystał tą sytuację. Ja mówię: Boże, jak to będzie możliwe? Jak się nawróciłem, to mówię: Może zostanę misjonarzem, pojadę do Afryki albo do Ameryki Południowej, a tu wcale nie trzeba. I stoisz na tym miejscu, a tam ktoś w Ameryce Południowej bierze smartfona i ogląda, co tutaj się dzieje, prawda? I słyszy Ewangelię. Czy nie dotarło słowo Boże do krańców ziemi? Dotarło, dotarło, kochani. I dlatego dziękujemy Bogu za to. I dlatego pamiętajmy też o tym, że Pismo Święte mówi: Przez naród, który nie jest narodem, zbudzę Was zawiść, przez naród nierozumny przyprowadzę Was do gniewu. To jest dziwna sprawa, zobaczcie. Ludzie religijni widzą jakichś prostych ludzi, którzy znają proste zbawienie w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym, bez żadnych ceremonii, bez żadnych niepotrzebnych opłat i tych podobnych rzeczy. Wszystko mają darmo w Chrystusie, i oni się denerwują. Dlatego, że oni sobie już to życie swoje poukładali, wiedzą co za ile i tak dalej, po czemu, a tu przychodzą, ludzie się cieszą i wszystko mają za darmo w Chrystusie. Bo darmo jesteście zbawieni. Bez pieniędzy jesteśmy zbawieni. Chrystus nas wykupił. Wszystko zapłacił. Niczego nie musimy do tego dodawać. I to jest coś pięknego, prawda? Dalej mówi, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. Serio? Szukałeś Boga, że tu się znalazłeś? Nie. Pytałeś o to? Też nie. Kochani, to są takie dziwne sytuacje. Czasami są ludzie, którzy trafiają tutaj wbrew swojej woli. Ktoś ich zaprosił. Ktoś powiedział, chodź, pójdziemy, zobaczymy, jak tam jest. Nie jest tak? Ja powiem wam taką ciekawą historię, nie mam dużo czasu, ale króciutko. Pewna pani tu z naszej miejscowości z Mławy, pojechała do swoich dzieci, do Stanów Zjednoczonych, aby popilnować im dzieci, bo oni mieli jakieś tam problemy w pracy. I oni chodzili do, do, do z takiego zgromadzenia podobnego do naszego. I oni poprosili swoją mamę, żeby tutaj przyszła. Ale ona nie była zainteresowana. Ale oni prosili ją: Mamo, prosimy cię, pójdź chociaż raz. I w końcu ona im przyrzekła, że raz pójdzie. No i patrzę, jest jakaś pani przyszła dzień dobry, pani dzień dobry. Ona mówi: Proszę pana, przyszłam, ale od razu mówię: Nie jestem zainteresowana. A ja mówię: My też nie jesteśmy zainteresowani jakimiś sprawami budowania jakiejś religii, ale tu się odbywają zgromadzenia w imieniu Pana Jezusa. No, wiem, bo i opowiedział mi tą historię, którą mam teraz powiedziałem. My I przyszłam. I jak wyjdę, to zadzwonię do dzieci. Byłam, przyrzeczenie zostało spełnione. Dobrze. Było całe zgromadzenie. Po zgromadzeniu zaprosiłem na kawę, ale nie chciała zostać i wyszła i powiedziała: Tak, proszę pana, nie jestem zainteresowana. Ja w ogóle nie potrzebuję Boga. Ale tak między nami coś panu powiem. Ale on tu był i mówił do mnie. I wyszła. Wiecie co? Wprowadziła mnie całkowite osłupienie. Dlatego nie bądź ty też tym takim człowiekiem. Byłem tu, słyszałem Boga, ale mam inne plany na życie. Ona właśnie tak, tak powiedziała. Ona właśnie wyszła. I nie wiedziała o tym, że w tym momencie, kiedy stanie przed Bogiem, Bóg mu to, ten moment jej przypomni. Słuchaj, co powiedziałaś? Mam inne plany na, dla swoje życia. Bóg mi jest, nie jest potrzebny do mojego życia. Nie obchodzi mnie to, co Chrystus zrobił dla mnie. I myślisz, że będziesz wtedy, powiesz Bogu, mam dobre uczynki? Jestem fajną osobą? Nic takiego Bogu nie powiesz. Bo Pismo Święte mówi, że jeśli człowiek bez Chrystusa staje przed Bogiem, to milknie i nie potrafi słowa z siebie wydobyć, ponieważ widzisz film swojego życia i widzi film pełen grzechu bez Chrystusa. Tak? Tak wyglądało nasze życie bez Chrystusa. Dlatego mówi... Cały dzień wyciągałem swoje ręce do ludu nieposłusznego i opornego. Widzicie, kochani, ja należę do takiego dziwnego, jak to powiedzieć, gatunku, że trafiłem do zboru pańskiego i po pięciu minutach, przygotowane, oczywiście przez Boga, czytałem Słowo Boże, zostałem zbawiony. Dziwna sprawa, prawda? Ale patrzcie, zobaczcie, do niektórych jest tak, że Bóg sam osobiste wyciąga do nich ręce, oni są nieposłuszni i oporni. A dlaczego? do zdefedzian o tym mówi, że duch tego świata, który narzuca pewną modłę, jak żyć dla człowieka, człowiek sobie układa pewien plan życia, ale tam nie ma Boga. Czyli jak ułożyć sobie życie bez Boga? Bez Chrystusa, tak? I ludzie z reguły, jak te plany mają, to w ogóle tego nie uwzględniają. A pismo się temu dlatego, że ludzie właśnie w taki sposób żyją. Zobaczcie. I Wy umarli byliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Bóg, zobaczcie, Bóg, który nas stworzył, dobija się do naszego życia, puka do niego, ponieważ on nas stworzył i on nas w Chrystusie odkupił. Dlatego nie dziwmy się, że on się dobija do nas. Jak często rodzice do o względy swoje dzieci, prawda? Macie tak, czy nie? Chciałby się czasami tak powalczyć o względy swoich dzieci, co? Czy nie? Nie walczycie o to? Jak jesteście wdzięczni wtedy, kiedy, kiedy tak przyjdzie dziecko do Ciebie, jak ja Ciebie kocham? I nagle dokonuje jakoś wyboru, rezygnując z czegoś dla siebie ale nam to ofiarując. Bo bardzo często jest odwrotnie. Nie cały czas chcą, żebyśmy z czegoś zdenerwowali na ich rzecz. I to jest właśnie egoizm. I wielu ludzi w taki sposób traktuje Boga. Ale kiedy jesteśmy już dojrzali, to mamy pragnienie żyć dla innych. I Bóg przychodzi do nas i puka do naszego życia. Przemawia do nas przez swoje słowo. A człowiek niestety, bardzo to często jest nie tylko nieposłuszne, ale i oporny wobec Boga. Ci, którzy mają dzieci, to wiedzą, o czym mówię. Niestety, wiedzą, o czym mówię. Dlatego Pismo Święte mówi że wyraźnie, że tylko przez słowo Boże, które Bóg do ciebie kieruje, którego ty się chwytasz wiarą, które zawiera te cztery prawdy o tym, kim jesteś, jako zgubiony grzesznik, o tym, czym jest zbawienie. O tym, kto daje zbawienie, i o tym, co się stanie z tym, który zawierzy Panu Jezusowi Chrystusowi. A to jest mowa o nowym życiu, o nowym narodzeniu i o Duchu Świętym, które Bóg daje wszystkim tym, którzy Jemu zaufali. I właśnie wy, wielu z was tutaj, na tej sali, doświadczyło tego i może cieszyć się obecnością Boga. A więc Pismo Święte mówi jeśli wierzysz w swoim sercu, to pamiętaj, że blisko Ciebie jest Słowo w ustach Twoich, w sercu Twoim, to znaczy słowo wiary, które głosimy, jeśli ustami swoimi wyzna, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Przeproś Boga za swoje grzechy, zaufaj Panu i wyznaj Go Panem swojego życia, a Twoje ciało stanie się, stanie się wtedy świątynią Ducha Świętego. Kochani, pamiętajmy, świat przemija wraz z porządliwością swoją, lecz Pan Jezus Chrystus trwa na wieki. I dlatego nadzieją Kościoła, nie wiem czy wiecie o tym, ale Biblia kończy się modlitwą Kościoła. Przyjdź, Panie Jezu. Amen.